Boom! Szanowanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale drugim, wykupując trupy. Poprzednio zebraliśmy 20 akolitów, a tym razem chyba zbieramy szczątki Kaltuzada. Tak, jak dobrze pamiętam. To prymitywne urządzenie pozwoli ci przetransportować prochy naszego pana. Mm-hmm. Nie można przywrócić go do życia tam, gdzie go znajdziemy? Nie, panie. Istota o mocy Kaltuzada może być ożywiona tylko na przecięciu potężnych żył energetycznych. A takich miejsc nie ma na tych ziemiach. Dokładnie. Rozumiem. Będę u elfów. W takim razie ruszajmy. Uważaj! Dobrze. Więc przyjmijmy sobie obóz podoba. Ludzi. Bo jak dobrze pamiętam, to właśnie obóz był, nie? Ach, nareszcie. O, wieża strażnica. Strażnicza. Uderzaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Teraz ostrzem rozumu. Twój ból będzie nieopisany. Uważaj, będzie cię cierpieć. Dobra. Mów, czy tam się pojedz trochę? Nie wiem, wszyscy możecie. Czego? Ty też. Uważaj. I... A tylko dwóch to było, no dobra, trudno. Trudno. Jakaś baza? Artasie, powstrzymaj to szaleństwo, zanim będzie za późno. Zejdź mi z drogi, Artasie. Przybyłem tu po garść kości, nie chcę, by mi przeszkadzano. Czego? Dokładnie. Czego? No, no wiesz, że zniszczymy, my nie chcemy mieć kłopotów, tak? A to nam da... dużo. Sorry. Co sorry? Dobra. Te katapulty jednak są spoko całkiem. Nikt nie będzie. Zobaczcie, czym one rzucają mnie głowami. Teraz ostrzem rozum. No ale co tam? Za króla Lisza będziecie cierpieć. No okej. Teraz ostrzem rozum. I lecimy z tymi typkami. Za króla Lisza. Ostrzem rozum! Uderza! Mów, głupcze! O Jezu, taka katapulta widzę kończy, to oni się trochę... Co znowu? Psują się. Ostrzem rozum jest głodne. Zabij mnie. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. To mi się bardziej podoba. Nie do wiary, że nazywaliśmy cię bratem. Wiedziałem, że błędem no, było przyjmować do zakonu rozpieszczonego księcia. Wystawiłeś srebrną rękę na pośmiewisko. Mhm. Gavirand Dyer, jak on tam się nazywa, ten góra. No bijcie go. No i zabij, no. Zajmij paladyna pilnującego cmentarza. Aha, to on pilnował cmentarza. Aha, no dobra. Głupcze. Tylko zwój leczenia. Na razie się chyba nie przyda. Pójdę to sobie tam od razu. Ostrzem rozu jest głodny. No, a ci niech tam niszczą. No bo popchnę fabułę, a co tam? Chodź na moce, którym niegdyś służyłeś, znów cię wzywają. Mówiłem ci. Otóż to. Moja śmierć niewiele zmieni. Co? Otóż to. Zaczynam słyszeć duchy? To ja, Kaltuzad. Nie myliłem się co do ciebie, książę. O, Kaltuzad duch. Trochę to trwało. Ciało uległo prawie całkowitemu rozkładowi. Szczątki nie przetrwają podróży do Queltalas. Queltalas? No właśnie. Tak, tylko energia elfickiej studni słońca może przywrócić Kaltuzada do życia. Co mam zrobić? Musisz wykraść specjalną urnę, która jest w posiadaniu paladynów. Umieść w niej szczątki nekromanty, a bezpiecznie przetrwają podróż. Urna chyba ojca. Tak mi się wydaje. W sensie króla Terenasa. Mogę się mylić, ale... Ja się rzadko kiedy mylę. Nekropolię weźmiemy. Fajnie, że nie umarli, z w sumie jednego powodu,
że działają tak jak protosi w StarCraftie, że od razu wszystko co buduje jest bez udziału tych jednostek, nie? Dobra, proponowałbym stanąć w ten sposób. Są struktury nieumarłych, ziemia zostaje splugawiona. Przywoływanie dokładnie jest możliwe jedynie na splugawionej ziemi. Wyjątkiem jest nekropolia. To też prawda. Nekropolia jest wyjątkiem, bo nie potrzebuje niczego. Spoko, wszystko zbudujemy, nie ma problemu mniejszego. Muszą nawiedzić kopalnie, aby akolici mogli wydobywać złoto. Myślę, że 4 wystarczy w sumie jednak. Czego? No i nawiedzają kopalnie, patrzcie. Tutaj są takie oczka, znaczy no to nie działa, że w to tak kliknę, ale jak kliknę na kopalnię, gdzie mam przelać sobie? Nie wszyscy automatycznie będą przywoływać. Czego sobie życzysz, panie? O, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. No, tylko długo jeszcze. Czego? A, i drzewa, które uderzają umarli, zobaczcie. I się robią od razu takie, w sumie, splugawione też. Tak czego naprawdę, bardzo. Dobra. To już mamy, noście więcej drewna. W takim razie, skoro mamy już to, to proponowałbym zbudować przede wszystkim więcej, chociaż w sumie na początek zbudujemy to. Umarłych regenerują się szybciej. A potem ziguraty. Oddam życie za Merzu. Cmentarz jest źródłem kolejnych ciał dla armii nieumarłych. No, no, no. Dokładnie. Przywoływanie. Dobra. Oddam życie za Merzu. Krypta się robi. Cmentarz za chwilę zbudujemy. Tym środką tutaj. Cmentarz działa tak jak tartak u ludzi, tylko że tutaj daje też takie jak to nazwać? Szczątki są wokół rzucone. Zaraz zobaczycie. Jeść. No, tu zbierajcie. A w sumie póki się nic nie dzieje, ja sobie drewna na zapas pozbieram dość dużo. Mów głupcze. Bo i tak tych guli nie wykorzystam jak na razie jeszcze do niczego. Więc w sumie to jest jedyny sensowny sposób wykorzystania tego. Zbuduję sobie ołtarz. Powiedziałem, zbuduję sobie ołtarz. A co to jest jakieś przejście? Halo? Potrzeba więcej złota. A dobra, dobra. Luź. Potrzeba więcej złota. Nie mogę tak. Co mnie tu piszą? No, kule ścinają drewno dla armii nieumarłych. Ojejku. Dobra. Gule ścinają, idzie im tu całkiem dobrze. W sumie potrzebuję jeszcze tylko ziguraty, bo mam limit osiągnięcie jednostek. Trochę ból. No ale. Buduję sobie jeszcze to. Szybciej będę budował po prostu tych guli. O Jezus, nie. Coś zrobił. Dobra, BZ to jest ziggurat na pewno, to pamiętam z mójki. Przywoływanie ukończone. Gdzie mam przelać sobie? O, atakują mnie. Nie będzie mi rozkazywał. Gdzie? Teraz ostrzem rozum. Gdzie tu? No co za buroki, nie? Nikt nie będzie mi rozkazywał. No co za buroki, no czemu atakujecie mi katapulty? Dobra, wybuch. Mów głupcze. Dobrze, o widzicie, to są szczątki wokół cmentarza za jakiś czas. To też jest spoko sprawa. Ulepszymy sobie to. Czego sobie życzysz? W sumie polecę Arthasem. Ejku, polecę Arthasem. To mi się bardziej podoba. Tutaj. Chciałem jeszcze zbudować? Załóż bazę. Zbuduj tylko 3 ziguraty, dobra, czyli jeszcze jeden. Nie ma problemu. Tutaj coś jest, może jakiś inny palak. O, golemy, tu jest. Kasa będzie z tego, jak to zrobię. Chodźcie, gule, wszystkie. Wszystkie gule. Dobra. Do Arthasa idźcie. A co tam? Jak szaleć, to szaleć, nie? Dobra, tu jeszcze. A, więcej ziguratów. No to macie jeszcze jednego ziggurata. Nie będzie mi rozkazywał. Borata. I zrobimy sobie to. Gold będzie przynajmniej. Twój ból będzie nieopisany. Teraz ostrzem rozum. Otóż to. To jeszcze jakiś żółtek biegale, spoko. Uważaj.
No nie ma najmniejszych szans ze mną. Chłopak. I mam 100 golda, widzicie? O tym mówiłem. To jest w sumie spoko sprawa. Aha, tutaj już nic więcej nie ma. Nie będzie mi rozkazywał. Dobra, tu mamy takiego źródła jeszcze do pokonania. Za króla Lisza. To też go porobimy. A co tam? Dobra, i teraz tak. Z góra ty jeszcze sobie czaśniemy. Tu. Tu. I myślę. Jak każesz? Bo co? Wy się wycofajcie, ja zrobię tak. Aha, baza założona. Ziggurat tu. Ziggurat tu. I ziggurat tu. To będzie 70, tak? Bo będzie 50, 60, 70, 80, 90. Dobra, czyli mamy już maksymalne. Maksymalne żarcie. Nareszcie. Ale duży golem. Będziecie cierpieć. No nie spodziewałem się źródła tutaj. Nareszcie. Ale mi porobi armię, ty gościu. Czekają cię wieczne. O Jezus Maria, ale jesteś odporny, nie? No właśnie, to jest to. Że te źródki są odporne. Całą armię porobi, nie? Ostrzem rozum. Kogo teraz bijesz? O jest. Leć tam Arthas. Modernizacja zakończona. Leć tam Arthas. Aha, dobra, mamy tych dwóch. Spoko. Dobra, chyba się obronimy. Otóż to. Życie zamercuj. Napraw tylko mi te trzy budynki, wracaj. O, bo ty już tak tutaj zrobiłeś sporo. Ci tam dalej jedzą. Więcej nie ma. No to zaraz sobie zrobimy szczątki. Dobra, dobra, spoko. Tak, co teraz zrobię? Zrobię sobie, że te ziguraty będą atakować. Co naprawdę da mi dużego boosta. Wierzy te szczątki kupę z nimi. Dobra, ty tam dalej drewno targaj. Tylko się na to nadajesz. No, czy coś mamy jakieś przejście? Ostrze mrozu jest głodne. Aha, nic takiego tu nie ma. A to takie przejście jest jakby coś tam miało być, tak wiecie. To mi się bardziej podoba. Czyli co, wszystko zniszczone po tej stronie? To mi się bardziej modernizacja podoba. Zakończona. Ostrze mrozu jest głodne. Nie, to jest miasto nareszcie. Jakieś. No spoko. Nareszcie. A tu? Nareszcie. Twój ból będzie nieopisany. Ach, nareszcie. Czego? Może Arthas niech tankuje, co? Też tak myślę, że to jest dobry pomysł. Ale. Dobra. Tu niech mi się robią źródki. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Ostrze mrozu jest głodne. Jebcie. Dobra, nareszcie. Damy więcej, że będzie bił albo leczył. Bo w sumie Arthas do niczego innego się nie nadaje, tak między Bogiem a prawem. Wrócili. Ostrze mrozu jest głodne. Ratunku! No wrócili i cię biją. Głodne. O. Tychondrych. Muszę pożerać duszę. Ostrzem ma to sens. Ma to sens. Nareszcie. No fajny efekt, jak zabija, że się palą. Aha, dobra, i po tej stronie już tu więcej nic nie ma. Dobrze, to lecimy teraz już tutaj. Zbieramy większą armię. Ale może jeszcze chwilę się wstrzymam. A, ty tam wracaj i zbieraj to. Dobra. Dobry z ciebie źródek. Tu damy punkt zborny na Arthasa. Dobra. Wieżyczki robią swoje. To co powinny były robić, więc spoko. I uważaj. Mamy całą armię Kontrol 4 dajemy sobie na nich. Nareszcie. A co tam? Za króla Lisza! Ostrze mrozu jest głodne. O, paladyn kolejny. Przeklęty zdrajca! Nie jesteś godzien, by nosić imię swego ojca.
Nie pojmuję, czemu Uther za ciebie ręczył. Pozbawiłeś go honoru, swój rzucając na wiatr. Zasługujesz, tak, chłopcze, na straszną śmierć. Się nie popłacz, no. Tam by się mi tu płakał, ty burak. Ty ich leżysz, to też ci trzeba tam iść dzielec. Będzie nieopisany. To mi się bardziej już. W sumie katapulty by się przydały też. Będziecie cierpieć. To niszczymy sobie te koty. Czekają cię wieczne męki. No nie, leczy ich, nie leczy, burak. On już nawet nie ma z czym ich leczyć. Nareszcie. Zaraz ci tu zejdzie, burok. Czego? Jeść, jeść. Jeść, jeść. Zniszczmy go, że tak powiem. On musi paść. Jeść, jeść. No i pot. Dał mi większą miksturę leczenia. Zgarnę sobie ja mocę to. Szaleć to szaleć. To jeszcze zostanie mi dwóch paladynów do zabicia i na końcu chyba jest Uther tylko do zabicia, więc spoko też. Dobra. Tu jest jakieś przejście w dół, ale obawiam się, że stąd już nie ma żadnego innego przejścia. No właśnie, tak chyba dobrze wydaje mi się. Już mamy małe koszta, no dobra, trudno, no to jak już są małe koszta, no to już nie będziemy się tutaj zastanawiać. Tu jest jeszcze jeden rycerz. Czego? Ale spoko. Do czego dojedziemy? Mów, głupcze. Dobra, jedziemy z tematem. No chyba nie ma więcej przejść. Chociaż może tutaj być jakiś ten. Ale dobra. Co znowu? To mi się bardziej podoba. Dobra. Za króla Lisza. O, akurat atak na mnie planowali, więc spoko też. Znaczy no nie spoko, że planowali atak, ale spoko, bo akurat szli do mnie. Nadajmy was pod control 3 teraz. Teraz ostrzem rozu. Będziecie cierpieć. Nareszcie. Akurat mi padli. To mi się podoba. Tak, tu jest most. Niech, ale tutaj coś jeszcze jest. Ulituje się nad tobą. O. Twoja czyli jednak tędy trzeba iść. Utherowi serce. On bez wahania oddałby za ciebie życie. I tak mu odpłacasz za jego lojalność? Kiście. Cholera jasna. Czekają cię wieczne umor. Uważaj. Wziął i umor. Dobra, wy tam sobie pojedźcie. Tam żarci trochę jesteście. Dobra, te katapulty mogą się zająć stąd tym. To nawet nie jest głupi, nie jest głupi pomysł, bo to pomoże. Bum, bum. Bum, bum, bum. Dalej, dalej, dalej. Okej. Okay. Leży i kwiczy. Uważaj. I ostatni został Uther chyba po tej stronie tylko. Obdwa. Potrzeba więcej. Dobra. Dobra, już nie będziemy się nad tym Utherem zastanawiać, tylko dojeżdżamy gnoja. Uther Lightbringer. Mój ojciec rządził tym krajem 70 lat. Ty w ciągu zaledwie kilku dni obróciłeś wszystko w ruinę. Jakież to dramatyczne, Utherze. Oddaj mi urnę, obiecuję ci szybką śmierć. Ale mi strzela wszystko. Urnie są prochy twego ojca. Chciałbyś jeszcze raz na nie naszczać, nim wydasz królestwo na pastwę robactwa? Nie wiedziałem, co w niej jest, ale to bez znaczenia. Tak czy owak, zabiorę to, po co przybyłem. Jeść, to no, z Utherem będą ostre fajty. Wisiutek ma 10 level, więc wiecie. To nie jest taki sobie byle kto, nie? Dobry. Mów, głupcze. On na 10 levelu może być cały czas nieśmiertelny. To mnie tak wkurza. Nareszcie. No cały czas. Długo, po prostu długo. Uważaj. Ostrzem rozu jest głodny. Dobra. Co znowu?
nie będzie mi rozkazywał. Czekają cię wieczne męki. I umor. Mam szczerą nadzieję, że się pojawi ci specjalny wersja. Nie będzie mi potrzebny uderzenie. Zamierzam żyć wiecznie. To mi się bardzo. Zabierz urnę. Urna króla od Hernasa. No dobra, koniec. To już jest koniec. O, Keltuzady. I Tihondrys. Świetna robota. Teraz możesz ruszać do Queltalas. Nic mu nie mów. Tylko ty słyszysz mój głos. Nie ufaj upiornym władcom. Oni uwięzili króla Lisza. Wszystko ci wyjaśnię, gdy przywrócisz mnie do życia. Ale sekrety, sekrety, cholera jasna. Nic mu nie mów, nic mu nie mów. Dobra, w takim układzie dziękuję serdecznie za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.